Dzień dobry Państwu. Witam po ponad miesięcznej wakacyjnej przerwie. Dzisiaj mamy 23 sierpnia. Proszę Państwa, od 4 dni mniej więcej pracujemy już pełną parą, w pełnym składzie po wakacyjnych urlopach i pracujemy nad nadchodzącą aukcją dziewiątą. Aukcja dziewiąta, jak już Państwo wiedzą, będzie troszkę w innym układzie niż dotychczasowe, czyli będzie wybrany materiał numizmatyczny na sesję specjalną w sobotę, która licytowana będzie w murach Zamku Królewskiego w Warszawie. Przed Państwem w tej chwili trzy monety Stanisława Augusta Poniatowskiego. I ten dział będzie reprezentowany tylko przez te trzy właśnie monety. Ale proszę Państwa, za to jakie monety? Dwa trojaki historyczne. Nie dość, że sam typ monety bardzo rzadki, to tutaj mamy je odbite w srebrze. A centralnie między nimi najładniejsza moneta Stanisława Augusta Poniatowskiego, jaką kiedykolwiek widziałem. Półtalar z rocznika 1784. Proszę Państwa, inspiracja do tego, żeby na pierwszy film po wakacyjnej przerwie trafiły właśnie monety Poniatowskiego, pojawiła się 2 czy 3 dni temu w firmie u nas, gdy przyszedł do firmy klient, przynosząc już monety na aukcję 10 na luty. Po przekazaniu tychże monet do umowy komisowej zapytał, czy mogę pokazać coś ładnego z Poniatowskiego na najbliższą aukcję. Proszę Państwa, nie musiałem myśleć. W zasadzie na myśl ładna moneta Poniatowskiego z najbliższej aukcji odpowiedź mogła być tylko jedna. Ten właśnie półtalar 1784 roku. Ja teraz odłożę tackę, na której się on znajdował, gdyż wtedy lepiej światło gra na białym tle i mamy lepsze oddanie tego, jak naprawdę wygląda moneta. Proszę zobaczyć. Perfekcyjny, wspaniały detal, ale przede wszystkim niesamowita świeżość lustra. Tej klasy pod względem detalu półtalary Stanisława Augusta Poniatowskiego z rocznika 1784 i 3 bodajże mieliśmy kilka aukcji temu. Chyba to była aukcja 6, jeśli się nie mylę. Monety były absolutnie genialne, zachwyciły nas wszystkich w firmie. Notabene osiągnęły niebagatelne ceny na poziomie 52,60 tysięcy złotych za sztukę. Ale proszę Państwa, tamte monety miały inną charakterystykę. One były nieobiegowe, one były mennicze, ale powierzchnia ich była w 100% naturalna będąc, była jednocześnie naturalnie satynowa. Z takim lekkim, kaszowatą powłoką na powierzchni i pokryte naturalną, selenerową patyną. Bardzo charakterystyczne, bardzo typowe dla monet okresu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Natomiast tutaj mamy monetę, która jest zachwycająca świeżością stempla. I proszę Państwa, nie tylko nas ta moneta zachwyciła. Moneta ma długą historię już udokumentowaną. Teraz przesuniemy laptopa troszeczkę bliżej. I tutaj znajduje się opis tej monety z wcześniejszej aukcji. Ci, którzy są dobrze obeznani w literaturze numizmatycznej, już wiedzą, z jakiej ta aukcji pochodzi moneta. Proszę Państwa, moneta niniejsza gościła na aukcji zbioru Karolkiewicza w 2000 roku. I proszę zobaczyć, jak jest opisana w dolnej części. Sharp proof-like specimen strike. Czyli ostry jak lustrzanka egzemplarz. I proszę Państwa, trudno się z tym nie zgodzić. Moneta naprawdę ma lustro medalowe, lustro takie, jak spotyka się na biciach lustrzanych. Absolutnie nieobiegowy egzemplarz. O tym tutaj nawet nie musimy dyskutować. Ale nie dość, że nieobiegowy, to właśnie taka jedna z pierwszych świeża odbitka stempla. Bardzo delikatny, drobny justunek na powierzchni, na policzku króla i tutaj na jego włosach, ale justunek niewielki, poza tym moneta nieskazitelna. Proszę zobaczyć, jak wygląda włos, jak wygląda detal. Będąc pod wrażeniem tej urody tej monety i jednocześnie pod pełen ekscytacji tą monetą, gdy ją właśnie wyjąłem świeżo po urlopie, żeby zaprezentować klientowi. Rozmawiałem jednocześnie z osobą, która
zbiera monety już bardzo długo, ma olbrzymie doświadczenie w tym temacie i która zbierała monety również w latach 70., 80., 90., znała właśnie wspomnianego tu przed chwilą Henrygo Karolkiewicza. Razem z nim też tworzyli swoje zbiory równolegle. Nie powiedziałem właśnie, że mamy tak niesamowitego półtalara. Powiedział, że tak, zna tą monetę, pamięta. Była mu niegdyś oferowana za $900. Skłonny był ją kupić, ale zobaczył ją właśnie Henry Karolkiewicz i powiedział, że ona mu bardzo brakuje do jego typologii, ponieważ Karolkiewicz zbierał monety w sposób dość specyficzny, to znaczy miał ściśle określoną listę potrzeb. Jednym z głównych wyznaczników tematycznych zbioru było zbieranie według tego, co zostało zilustrowane i pokazane w Tadeuszu Kałkowskim, plus kilka jeszcze innych dodatkowych rozszerzeń pasujących mu do koncepcji, więc lista jego była stosunkowo listą zamkniętą. Kolekcjoner, o którym wspominam, miał zdecydowanie szersze horyzonty numizmatyczne, zbierał bardziej otwarty zbiór, więc jeżeli Henry Karolkiewicz zaznaczył, że mu to akurat brakuje idealnie do jego koncepcji, ta sztuka spełniłaby jego oczekiwania, marzenia, to pamięta, że wtedy mu odpuścił ten zakup z kolekcjonerskiej, zwykłej życzliwości. I tym sposobem moneta trafiła do zbioru Karolkiewicza, oferowana przez Karla Stevensona za $900. Sprzedana na jego aukcji w roku 2000. Cena w katalogu, widzę tutaj, 1600. Niestety nie przygotowałem się całkiem, żeby zobaczyć, ile ta moneta się sprzedała, ale jeżeli Państwo dadzą mi chwilę, to ja tutaj jedną ręką będę poruszał tą monetę w kadrze, a szybko otworzę listę wynikową zbioru Karolkiewicza. To jest pozycja 2447. Z ciekawości zobaczmy, ile wówczas przyniósł ten półtalar na tej słynnej licytacji. Chwileczkę, muszę tylko znaleźć tą listę w zasobach komputerowych. Akurat to jest połączenie jeszcze z siecią, także chwilę to zajmuje. Już mam. Jeszcze raz przypomnijmy sobie numer pozycji. Czyli numer to jest 2447. 2447 pozycja. Proszę Państwa, wcale niewielkie przebicie. Ale no, należy mieć na uwadze, co w zbiorze Karolkiewicza było oferowane, jak była to szeroka oferta. Jednak wyporność rynku też ma swoje granice. Moneta miała cenę katalogu oszacowaną na 1600. Cena sprzedaży $1700 plus opłata aukcyjna, rok 2000. U nas niniejszy egzemplarz stanie wystawiony z ceną wywoławczą, z tego co pamiętam, 25 tysięcy złotych. I proszę Państwa, niewątpliwie znajdzie nabywców. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, co więcej, nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że ta cena wywoławcza zostanie bardzo szybko zapomniana. Niniejszym, proszę Państwa, otwieramy sezon już jesiennej pracy i publikacji na bieżąco materiałów, również wideo dotyczących pozycji z naszej nadchodzącej aukcji, a tym wspaniałym, niesamowicie zachowanym półtalarem Stanisława Augusta Poniatowskiego tenże sezon otwieramy. Natomiast katalog, jak Państwo zdążyli już zauważyć, o co mamy kilka pytań, przynajmniej kilka pytań dziennie, nadal pozostaje katalogiem ukrytym, ale przy aukcji 9 zmieniliśmy styl pracy nad tą aukcją, czyli nie pracujemy z otwartym katalogiem, nie pokazujemy Państwu naszego brudnopisu i warsztatu, ale czekamy z otwarciem tego katalogu jeszcze troszeczkę. Także cierpliwości, tymczasem na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie firmowym będziemy prezentowali wybrane przez nas pozycje aukcyjne. Całość katalogu zostanie otwarta niebawem, ale jeszcze troszeczkę Państwa cierpliwość i ciekawość musi poczekać. Pozostaje tylko dodać, że miejmy nadzieję, że warto będzie czekać, że już po otwarciu katalogu każdy z Państwa znajdzie tutaj pozycję dla siebie. Nie wątpię, że tak będzie. Proszę Państwa, tak wypełnionych działów licytacyjnych jeszcze na aukcji nie mieliśmy. Rozszerzyliśmy co prawda o kilka nowych gałęzi aukcji, ale i liczba pozycji została tutaj zdecydowanie zwiększona, gdyż ostatnie dwie aukcje nasze podchodziły pod liczbę 4000 pozycji, natomiast niniejsza aukcja
oprze się o blisko 6 tysięcy pozycji wystawionych na licytację. Ale na tego talara, proszę Państwa, ja nie mogę przestać się napatrzeć. Nie mogę się napatrzeć na niego, nie mogę się przestać nim zachwycać. No po prostu to lustro jest genialne. Proszę zobaczyć jeszcze raz tą stronę. 19 lat zajmowania się numizmatyką. 16 lat już w pełni profesjonalnie, z możliwością obejrzenia wielu zbiorów, jeżdżenia po aukcjach krajowych, zagranicznych, giełdach. Sprzedaż ponad 200 tysięcy pozycji już na aukcjach będzie za chwilę. W tej chwili podchodzimy po 200, ale wiele z nich to były loty, zestawy. Przez tyle czasu, przez tyle lat nie spotkałem piękniejszej monety Stanisława Augusta Poniatowskiego. Coś cudownego. Zdecydowanie polecamy i zapraszamy.